A więc doczekaliśmy się. Po długim czasie oczekiwania na jakiekolwiek nowości związane z grą The Forest oraz po wielu waszych zapytaniach odnośnie pojawienia się jakiegoś nowego filmu na moim kanale na ten temat, samo studio Endnight postawiło przede mną temat, którego szczerze się nie spodziewałem. Ale już nie kontynuując z tego tajemniczego wstępu, chodzi o nowy trailer ich nowej gry Sons of the Forest, który właśnie teraz sobie przeanalizujemy. Gra ta ma być sequelem niezwykle udanej oraz popularnej gry The Forest, która na moim kanale doczekała się wielu filmów oraz streamów. I od razu odpowiem tutaj na pytanie, tak, będziemy w tę grę grać i to od razu przy premierze oraz na pewno pojawi się z niej wiele filmów na moim kanale. Ale wracając, póki co jedyne co dostaliśmy to krótki trailer, który zaprezentowany został podczas gali The Game Awards. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście go, to jakby co, macie link w opisie. A więc co dowiadujemy się z samego trailera? Szczerze, nie tak mało jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, a jeżeli dodamy jeszcze do tego trochę teorii, to ukazuje nam się już jakiś obraz fabuły, którą będziemy mogli przeżyć, mam nadzieję, już niedługo. Na samym początku w scenie lecących dwóch helikopterów możemy zauważyć dwa intrygujące mnie przedmioty, których mam nadzieję będziemy mogli używać w samej grze. Chodzi oczywiście o szpadel po lewej stronie oraz shotgun leżący na fotelu naprzeciw bohatera. O ile shotgun będzie pewnie dość mocną bronią o ograniczonej amunicji, tak szpadel wydaje mi się ciekawszym narzędziem. Wyobraźcie sobie tylko możliwość tworzenia okopów, a nawet dołów pułapek na zwierzęta oraz inne istoty, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Dalej widzimy rękę bohatera z wytatuowanym napisem Fight Demons. Czy to może jakieś nawiązanie do Timiego z poprzedniej części gry, o którym na koniec dowiadujemy się, i tutaj spoiler, że w jego ciele zachodzi jakaś mutacja, najpewniej powiązana z artefaktami? A może tak naprawdę to jest Timmy i to co widzimy to ekspedycja na wyspę, o której dowiedzieliśmy się wraz z zakończeniem gry? Może to Timmy po zebraniu informacji na jej temat wyrusza razem z grupą ludzi zbadać i zniszczyć źródło mutacji, o których dowiemy się w dalszej części trailera? Może tak, jednak pewni będziemy dopiero po premierze. W dalszej części następuje pierwszy zwrot akcji, a mianowicie w jaki sposób ciało jakiegoś człowieka lub co pewniejsze mutanta uderza z impetem w wirnik helikoptera, przez co ten się uszkadza. Jednak jak to się stało, że ciało znalazło się na takiej wysokości? Czyżby na wyspie, na której przyjdzie nam przetrwać, istniały mutanty tak silne, że będą w stanie wyrzucić mniejszego z mutantów na taką wysokość? Już nie mogę się doczekać rozwikłania tej pierwszej tajemnicy, a tak póki co, to wiecie co mi to przypomina? Rzut goblinem przez cyklopa w piątej części Heroesów. Ale wracając do trailera, helikopter spada, a nasza postać po otrząśnięciu widzi jak jego towarzysz jest porywany przez istotę z potężną ręką, która błyskawicznie wciąga go w głąb lasu i najprawdopodobniej zjada. Patrząc na to, już teraz mogę obstawić, że to ta istota rzuciła innym osobnikiem w helikopter. Spójrzcie na tę dłoń, toż ona ma z pół metra rozpiętości. Dalej widzimy nie mniej interesującą istotę, jednak tym razem w pełnej okazałości. Przyglądając się jej, widzimy, że jest to zmutowana kobieta o budowie przypominającej bardziej współczesnych ludzi niż kanibale z poprzedniej części gry. No, tylko gdyby nie fakt, że posiada trzy nogi oraz trzy ręce. Jak myślicie, czy jest to możliwe, że jest to jakaś forma przejściowa między zwykłą formą ludzką a Virginią? W kolejnej scenie widzimy, że dwójka postaci udaje się w stronę jaskini, z czego jedna trzyma w ręku siekierę, czyli dość ikoniczny przedmiot, jeżeli chodzi o The Forest. Twórcy zaznaczyli, że tak jak w poprzedniej części, w nowej grze również będzie istniał tryb kooperacji. Jednak wątpię, by ta scena była wycinkiem tego trybu, bo postacie, a przede wszystkim ich animacje, wyglądają po prostu zbyt dobrze. Przynajmniej w porównaniu do poprzedniej części, chociaż kto wie. No i na koniec wejście do jaskini, miejsca, które na pewno nieraz zjeży nam włosy na całym ciele. Widzimy w nich istoty, które pewnie zastąpią nam kanibali z pierwszej odsłony. Wydają się oni być zmutowanymi ludźmi, którzy pod wpływem czasu, który spędzili pod ziemią oraz pewnie jakiejś nieznanej siły, stracili całkowicie narządy wzroku. Jednak czy to możliwe, że na tym świecie istnieje więcej artefaktów i że któryś z nich właśnie oddziałuje na te istoty?
O tym przekonamy się dopiero po premierze, na którą mam nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać, bo nie wiem jak wy, ale ja już jestem spragniony kolejnych tajemnic oraz przygód, jakie zaserwują nam twórcy gry. A tymczasem, jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o lajku, subskrypcji oraz komentarzu. A tymczasem ja się z wami żegnam, my widzimy się w przyszłych filmach. Cześć!